Hej, witajcie. Ja jestem Saver, a dzisiaj przedstawię wam 10 najdziwniejszych monstrów tego świata. Prezentujemy 10 najdziwniejszych potworów, które udało nam się sfotografować w różnych rejonach świata. Czy odnalezione monstra są mutantami jakiegoś znanego już gatunku? Albo przykładami zwierząt dotkniętych chorobą genetyczną? Nie wiadomo. Żaden ze specjalistów, którzy zetknęli się z fotografiami, nie potrafił w sposób jednoznaczny określić, jaki gatunek prezentują sobą te stwory. Różowa bestia. W Nowej Zelandii na plaży Waikane na początku czerwca 2007 roku fale morskie wrzuciły tajemnicze stworzenie. Było ono różowej barwy i miało kształt wielkiej rury, długiej na 14 metrów. Lokalne władze i badacze nie potrafili wyjaśnić, do jakiego gatunku należy to monstrum. Nie wiadomo było nawet, czy to kompletne szczątki, czy tylko fragment jakiegoś giganta. Założono, że może być to martwe, nieznane nauce głębinowe stworzenie. Dziecko kosmitów. W połowie czerwca 2008 roku w jednym z miasteczek w Tajlandii znaleziono zwłoki dziwnej istoty. Pojawiły się pogłoski, że to szczątki mieszkańca o DNA człowieka i istoty z kosmosu. Na miejsce przyjechało wielu dziennikarzy, ufologów i zoologów. Lokalna ludność potraktowała zwłoki z szacunkiem i starała się ciekawskich utrzymać z daleka. Urządzono czuwanie przy wystawionych zwłokach i odprawiano rytuały, jak przy pogrzebie ludzkiej istoty, choć pojawiły się domniemania, że to płód krowy z wadami genetycznymi. Jednak nadal nie ma pewności, jakiego rodzaju jest to monstrum. Tengu. Tengu to specyficzne japońskie demony przypominające wyglądem po części człowieka i ptaka. Tengu ma ludzką głowę i korpus, ale ptasie nogi i porośnięty jest piórami. Mumię Tengu można dziś podziwiać w Muzeum Miejskim w Hachinohe, w prefekturze Aomori, na północy Japonii. Zmumifikowane ciało demona należało do skarbów arystokratycznego klanu Nambu Nobuyuri, który do połowy XVIII wieku sprawował władzę w tym regionie. Tradycja nie mówi jednak, kto i gdzie pokonał demona, a następnie go zmumifikował. Potwór z Sachalinu. W sierpniu 2006 roku na wyspie Sachalin w Rosji odkryto leżące na morskim brzegu szczątki dużego drapieżnego zwierzęcia. Zwierzę miało około 7 metrów długości, tyle co dorosły krokodyl, ale jego skóra nie była pokryta pancerzem, tylko porośnięta sierścią szarego koloru, o włosach długich na około 5 cm. Powierzchniowe analizy układu kostnego i uzębienia tajemniczego zwierzęcia wskazały, że nie jest ono rybą. Jeden z rybaków próbował zidentyfikować znalezisko, przeglądając encyklopedię. Z zaskoczeniem odkrył, że zwierzę jest najbardziej podobne do plejozaura. Twierdził w wypowiedzi dla mediów Władimir Bedzisow, dyrektor Departamentu Kultury Obwodu Sachalińskiego. Podobno szczątkami zajęły się rosyjskie służby i nie wiadomo, gdzie przewieziono to tajemnicze znalezisko. Kijanka demona z Jersey. Według źródeł demon z Jersey dało sobie znać po raz pierwszy we wrześniu 1880 roku. Sprawę opisał wówczas dziennik New York Times. Reporterzy donieśli, że w ciągu kilku ostatnich dni wielu świadków widziało na niebie przelatujące w kierunku New Jersey bardzo duże stworzenie o nietoporzych skrzydłach. W październiku 2007 roku Doug Lubbert z miasta Molika w okolicach Atlantic City w USA odkrył niezwykły okaz przechowywany w magazynie miejskiej szkoły Crollow Town. Było to małe, zmumifikowane stworzenie przypominające wyglądem diabła z Jersey. Laubert nazwał je kijanką demona z Jersey. Nie przeprowadzono żadnych badań, więc nie wiadomo, do jakiego gatunku należało to najmniejsze z przedstawionych tu monstrów. Chupacabra z Teksasu. W lipcu 2006 roku w Phyllis Canyon, niecałe 130 km na północny wschód od San Antonio, w amerykańskim stanie Teksas, znalazła razem ze swoimi sąsiadami szczątki trzech przejechanych przez samochód dziwnych zwierząt. Uznano, że te przypominające nieco psy, ale pokryte szaro-niebieską skórą, przypominającą w dotychu zamsz, stworzenia to chupacabry, odżywiające się krwią zwierząt tajemnicze drapieżniki. Chupacabry po raz pierwszy pojawiły się w połowie lat 90. XX wieku w Puerto Rico. Potem kryptozoologowie odnotowali ich obecność w krajach Ameryki Południowej, w Meksyku. A w lipcu 2004 roku po raz pierwszy widziano je w Teksasie. Na temat zwłok przechowywanych przez Phyllis Canyon postawiono wiele hipotez. Od tej mówiącej, że to szczątki chupacabry, po założenia, że chodzi o zniszczonego chorobą kojota. Potwór z Montauk. Pierwsze stworzenie zwane potworem z Montauk znalazła i sfotografowała w lipcu 2008 roku Jenna Hewitt.
Ta istota nie przypominała żadnego żyjącego na ziemi zwierzęcia. Miała około 75 cm długości i krępą, silną budowę ciała. Pysk zwierzęcia uzbrojony był w duże zęby i przypominał bardziej pysk żółwia niż psa czy dzika. W okolicach nadmorskiej miejscowości Montauk, w rejonie Long Island w USA, wkrótce odkryto leżące na plaży kolejne szczątki zwierzęcia, którego przynależności gatunkowej nie udało się ustalić. Następnie potwory z Montauk znaleziono we wrześniu 2008 roku i w maju 2009. Na temat przynależności gatunkowej tych monstrów postawiono wiele hipotez. Sceptycy najczęściej twierdzili, że to szczątki psów, kotów, morskich żółwi, a nawet szopów praczy. Inna koncepcja mówi, że potwory z Montauk to hybrydy, mutanty stworzone w nieznanym celu w jakimś laboratorium genetycznym. Kappa. Kappa to w japońskiej tradycji wodne stworzenie, o którego realnym istnieniu niczego nie wiadomo akademickim przyrodnikom. Kilka zmumifikowanych okazów kappy przechowywane jest w japońskich świątyniach i muzeach. Mumia kappy widoczna na zdjęciu znajduje się w zbiorach starego browaru Matsura. Mumię około 1950 roku znaleźli stolarze remontujący stary budynek browaru. Wcześniejsza historia tego monstrum nie jest znana. Właściciele Matsura umieścili mumię w przeszklonym relikwiarzu i złożyli na małym ołtarzu, jako święte szczątki rzecznego bóstwa. Mini Nessie. We wrześniu 2004 roku w Wielkiej Brytanii w Parton, w okolicach Whitehaven, morze wyrzuciło na brzeg ciało nieznanego zwierzęcia. Stworzenie przypominało wyglądem plejozaura z epoki jurajskiej, ale było niewielkie. Miało długość około 1,5 metra. Brytyjskie media opisały to zajście, a dziennikarze nazwali to nieduże monstrum Mini Nessie. Nie wiadomo, do jakiego gatunku to stworzenie należało. Oprócz hipotez o małym plejozaurze postawiono takie, które minimalizowały odkrycie. Według sceptyków były to szczątki foki albo jakiegoś pingwina. Quackrat. 22 lipca 2007 roku. W nieokreślonym miejscu wybrzeża Alaski odkryto leżące na morskim brzegu duże martwe zwierzę o różowej skórze. Kryptozoolodzy powiązali to odkrycie z lokalnym folklorem i tajemnicze monstrum nazwali Quackrat. Quackrat to morska istota z legend alskańskich Inuitów, czyli Eskimosów. Nazwa znaczy tyle co Mors Bestia i pochodzi ze eskimoskiego dialektu Kupik, charakterystycznego dla rdzennych mieszkańców Nanivak Island, wysp leżącej u brzegu Alaski. Podobno właśnie znający dawne legendy starsi mieszkańcy Mekoruk, głównej osady Nuninvak Island, stwierdzili po obejrzeniu zdjęć szczątków tajemniczej istoty, że jest to Quackrat. Naukowcy nie wypowiedzieli się w sprawie przynależności gatunkowej tego monstru. A wy jak sądzicie? Czym były te istoty? Czy były to nieznane nam stworzenia? Czy może mutanty? A może to przybysze z kosmosu? Trzeba pamiętać jednak, że około 80% gatunków zwierząt jest nadal nieodkryte. Nadal czeka na nadanie im nazwy. Nadal czeka na odkrycie. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie na ten temat.